gość Radia Oko. Marta Mierzejewska na 88,5 FM. Witam pana Jarosława Śliwowskiego z Klubu Tańca Towarzyskiego FAN. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dlaczego związał pan swoje życie z tańcem? To jest dość trudne pytanie. Powiem tak, zaczęło się tak niepozornie. Zacząłem przygodę z tańcem od kursu tańca i później tak się potoczyło szybciutko. No i po jakimś czasie stwierdziłem, że jednak taniec zostanie w moim sercu i będę się tym zajmował. Do dnia dzisiejszego to właśnie robię. A ile pan miał wtedy lat, ten kurs tańca, w jakim wieku? Ja zacząłem przygodę z tańcem dość późno, bo teraz dzieci zaczynają od wieku 5-6 lat, a ja zaczynałem naukę tańca w wieku 14 lat. Czy właśnie efektem tej pasji, którą pan obudził w sobie w wieku 14 lat, jest turniej tańca towarzyskiego o Złotą Podwiązkę? Po części tak. Ja tak naprawdę przejąłem ten turniej po swojej trenerce, pani Iwonie Lutrzykowskiej. W momencie, kiedy zostałem zatrudniony do Ostrołęckiego Centrum Kultury, to wtedy przejąłem właśnie ten turniej, no i kontynuowałem go aż do dnia dzisiejszego. No i mam nadzieję, że on będzie dalej kontynuowany. Ile tych Złotych Podwiązek było razem z panem? Ja zacząłem turnieje organizować jako ja w Ostrołęckim Centrum Kultury od roku 2006 bodajże. 38. edycja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o Złotą Podwiązkę przed nami. Odbędzie się 30 września w hali imienia Arkadiusza Gołasia. Rokrocznie o tym rozmawiamy, bo warto, świetna impreza. Proszę powiedzieć, jak będzie wyglądała tegoroczna edycja. Tegoroczna edycja będzie podobnie wyglądała jak w tamtym roku. Kategorie wiekowe będą podobne jak były w tamtym roku, czyli będziemy mieli kategorie dziecięce, młodzieżowe i dorosłych, ale również będą kategorie solistyczne. Ta kategoria solistek bardzo się nam rozwija w Polsce i muszę powiedzieć, że z roku na rok tych solistek jest coraz więcej. No i jest to podyktowane tym, że no niestety chłopcy coraz mniej, że tak powiem, są zainteresowani tańcem w parze i dlatego ta kategoria solistek się bardzo, bardzo nam rozwija. Ale z tego miejsca zachęcam oczywiście wszystkich chłopców, żeby przychodzili do nas, próbowali swoich sił, no i później startowali na turniejach. Chyba niezależnie od tego, czy to taniec towarzyski, czy ludowy, czy jeszcze jakiś, które po prostu wykonuje się w parze, to z tymi chłopakami jednak jest problem. No jest, jest. No mam nadzieję, że ta tendencja się zmieni i będzie odwrotnie. Chociaż się zdarzają takie sytuacje, nieczęsto, ale że brakuje na przykład dziewczynek. Czyli różne bywa. Tak, ale to są rzadkie sytuacje, ale się zdarzają. Warto wybrać się na turniej tańca towarzyskiego o Złotą Podwiązkę właśnie po to, by obudzić w sobie pasję do tańca. Byście popatrzyli na tych ludzi, którzy tam naprawdę z wielkim zaangażowaniem wychodzą na parkiet. Przed nami, jak już wspominałam, 38. edycja i na tę edycję specjalnie dla naszych słuchaczy mamy podwójne zaproszenie, które można wygrać właśnie teraz, dzwoniąc do nas na numer 29 760 58 00. Pan Jarosław takim zaproszeniem obdaruje właśnie naszych słuchaczy. Jest to podwójne zaproszenie. Zapraszamy. Wracamy do sobotniego turnieju. Pierwszy blok rozpocznie się już o godzinie 10. Potem 14 i 18 gala wieczorna. Co jest takiego charakterystycznego dla tej gali wieczornej? W gali wieczornej charakterystycznego jest to, że będziemy jak co roku od kilku lat prezentować klasy taneczne, które ma możliwość prowadzenia w ostrołęckich szkołach i w tym roku również tak to będzie. Także zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć, jak najmłodsze dzieci, które uczą się tańca w klasach tanecznych, się zaprezentują. I to jest prezentacja, to jest poza konkursem, tak? Tak, to jest prezentacja, to jest jako pokaz taneczny dla tych dzieci. One oczywiście bardzo przeżywają, bo dla niektórych to jest pierwszy raz, niektóre dzieci już drugi raz będą tańczyły, ale myślę, że dadzą siebie wszystko i będzie naprawdę super. A czy możemy już określić, ile par weźmie udział w turnieju? Na tą chwilę, akurat przed wejściem na antenę, sprawdziłem i mamy 260 zawodników zarejestrowanych na listach startowych. To są zawodnicy z całego kraju. Ostrołęka ma swoich reprezentantów? Tak, Ostrołęka ma swoich reprezentantów. Są dwa kluby, nasz właśnie z Ostrołęckiego Centrum Kultury, klub FAN i klub Atria Ostrołęka. Nie liczyłem dokładnie, ale myślę, że około 20 par łącznie startuje z Ostrołęki. Który z tych bloków cieszy się największą popularnością, największym zainteresowaniem wśród widzów? Każdy jest interesujący, bo w każdym bloku są inne kategorie.
kategorie. No wiadomo, gala wieczorna, są to pokazy i najstarsze pary. Te bloki wcześniejsze, pierwszy i drugi, są tam pary dziecięce, z którymi przyjeżdżają rodzice i też jest naprawdę super atmosfera, także każdy blok jest inny i interesujący. Myślę, że warto trochę więcej powiedzieć o tej atmosferze, no bo turnieje tańca mają taką swoją szczególną atmosferę, szczególny wystrój sali, oświetlenie i tak dalej. Chciałabym, żeby pan trochę naszych słuchaczy w to wtajemniczył. No nasz turniej akurat, myślę, że jeśli chodzi o poziom scenograficzny, ma bardzo wysoki, ze względu na to, że no staramy się, żeby ten poziom był z roku na rok coraz wyższy. No i widzimy nawet, jak rozmawiamy z trenerami czy z parami, to z miłą chęcią przyjeżdżają na ten turniej, bo są bardzo dobre warunki do tańca, czyli mamy fajny parkiet taneczny plus oświetlenie. Oświetlenie jest bardzo istotne z racji tego, że sędziowie oceniający pary muszą dokładnie widzieć, jak pary tańczą, numery startowe i tak dalej. Także to jest bardzo ważne, żeby parkiet był bardzo dobrze doświetlony, no i my się staramy, żeby tak było. Wspaniałe oświetlenie i wspaniałe umiejętności taneczne par, które prezentują się w Ostrołęce, to także pole do popisu dla ostrołęckich fotografów. Można z tego zrobić potem fajne zdjęcia. Skoro już poruszyliśmy ten temat sędziowski, to proszę powiedzieć, bo ja jak obserwuję te pary prezentujące się od lat na tym turnieju w Ostrołęce, to mam wrażenie, że wszystkie tańczą rewelacyjnie i zawsze się tym zachwycam. Co jest brane pod uwagę w ocenie takiego tańca? Co sprawia, że para jakoś się wyróżnia? No na pewno wszystkie pary pięknie tańczą i takie jest wrażenie, że wszyscy super, ale sędzia ma kryteria oceny, według których się po prostu kieruje. No i takim pierwszym kryterium oceny to jest rytm. Teraz przy parach takich dziecięcych, z tych niższych klas tanecznych, to jest właśnie pierwsze kryterium oceny. I sędzia na to zwracał uwagę. Później jest wrażenie wizualne, para wygląda, jaka jest estetyka pary, no i znajomość choreografii też jest dość istotna, bo w momencie, kiedy para się troszeczkę myli, no to sędzia, no wiadomo, jak to pary mówią, musi odjąć te punkciki. No sędzia nie odejmuje punkcików, ale w głowie sobie tam koduje, że coś tam jest, że tak powiem, nie tak. Ale takim głównym kryterium oceny to jest właśnie rytm. Czy z tym rytmem i charakter tańca. Człowiek się rodzi, czy to można wypracować? I rodzi, i można wypracować. No to jak wypracowali to tancerze, którzy zaprezentują się już w sobotę w Ostrołęce, będziecie mogli oglądać na żywo. Dziękuję bardzo za spotkanie. Zapraszamy na sobotę do hali im. Arkadiusza Gołasia. Zapraszamy, dziękuję ślicznie. Moim gościem był pan Jarosław Śliwowski z Klubu Tańca Towarzyskiego FAN. Gość Radia Oko.